pracowni i w tym banku przygotowywane są przeszczepy, jak również produkty lecznicze, które wspomagają leczenie górników, którzy do nas trafili. W pierwszym etapie leczenia, jeżeli są wykonywane zabiegi nacięć odbarczających czy głębokich wycięć, i w przypadku, gdy pacjenci ci mają oparzenia twarzy, możemy zastosować owodnię allogeniczną, która przygotowywana jest tutaj w banku tkanek. Ta owodnia zapewnia bardzo dobre leczenie oparzeń twarzy. Zapewnia również to, że ta twarz później w kolejnych etapach leczenia jest bardzo dobrze kosmetycznie leczy się, nie ma blizn, ponieważ taka owodnia ma działanie przeciwbliznowacenia, przeciwbólowe i wspomaga regenerację. W przypadku, gdy pacjenci, nasi górnicy, a dużo tych górników miało oparzenia, które dotknęły również gałki oczne, oczu, to dla takich górników, przygotowywaliśmy również krople, które przygotowujemy z wykorzystaniem gotowych zestawów z krwi własnej pacjenta. Na zlecenie lekarza okulisty leczymy również tutaj, wspomagamy leczenie okulistyczne. Również dla tych pacjentów wdrożono procedury hodowli komórek skóry własnej pacjenta. Pacjenci tacy podczas zabiegu operacyjnego mieli pobrany niewielki fragment skóry wielkości znaczka pocztowego. Ten fragment był tutaj transportowany do pracowni hodowli komórek i tkanek, przed którą się znajdujemy. Tutaj w odpowiednich pomieszczeniach, o odpowiedniej klasie czystości mikrobiologicznej i cząsteczkowej, w standardzie takim samym jak produkuje się leki, taka skóra jest w pierwszym etapie rozdzielany jest naskórek od skóry właściwej. Dzięki temu możemy przeprowadzić hodowlę zarówno komórek naskórka, czyli keratinocytów, jak i komórek skóry właściwej, czyli fibroblastów. I przez 2-3 tygodnie taką hodowlę, można powiedzieć, hodujemy te komórki, zmieniamy im medium, czyli dożywiamy je, stosujemy odpowiednią pożywkę hodowlaną, czyli taki pokarm, w którym dostarczamy wszystko to, co jest potrzebne nam, tak samo i komórkom. Dzięki temu te komórki przez 2-3 tygodnie rosną. Gdy tych komórek mamy odpowiednią ilość, wówczas dokonujemy przeszczepu hodowlanych komórek skóry. Ci pacjenci szczególnie tutaj narażeni byli na oparzenia dróg oddechowych i po diagnostyce wykazano, że w większości naszych pacjentów, górników, doszło do oparzenia dróg oddechowych. Jedyną skuteczną metodą leczenia, wspomagającą leczenie dróg oddechowych, jest komora hiperbaryczna, która znajduje się też w Centrum Leczenia Oparzeń i nasi górnicy takiemu leczeniu również zostali poddani. Leczenie w komorze hiperbarycznej dzięki zastosowaniu tlenu wspomaga odbudowę i regenerację dróg oddechowych i wspomaga leczenie, które szczególnie teraz tym górnikom jest potrzebne ze względu na bardzo rozległe oparzenia dróg oddechowych.